Kamil Lewera. Dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w czwartym biegu Doliną Młynów w Bogdańcu. Choć głównym wydarzeniem był bieg na dystansie 6 km, to imprezie towarzyszył także marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci. Wszystko tuż obok zabytkowej Zagrody Młyńskiej, którą udało się odrestaurować dla zwiedzających dzięki funduszom europejskim. Wydarzenie odbywało się w ramach Dni Funduszy Europejskich Województwa Lubuskiego. Bieg Doliną Młynów nad Leśnictwie Bogdaniec. Jest to już chyba taka nasza sportowa wizytówka gminy. Przy okazji spełniamy nasze marzenie tutaj małe gminne, ponieważ odbywa się ona pierwszy raz na terenie Zagrody Młyńskiej, czyli filii Muzeum Lubuskiego. I w ramach właśnie tego weekendu z funduszami europejskimi mamy start dzieci od zera, czyli od urodzenia nawet, może taki mały berbeciu mamy na rękach dobiec do mety, aż do 12 roku życia. Ponadto mamy jeszcze bieg główny na dystansie około 6 km oraz marsz Nordic Walking też na dystansie 6 km. Włączymy kulturę fizyczną z kulturą duchową, z dziedzictwem kulturowym i przy okazji z dniami otwartymi funduszy europejskich, bo ta inwestycja, która tu została zakończona w 2023 roku, została zrealizowana z wykorzystaniem środków unijnych. Warta była ponad 12 milionów i chcemy przy okazji tych ponad 200 osób, które startują w biegu, zachęcić je do tego, by poznawać dziedzictwo kulturowe. Więc w pakietach startowych są bilety wstępu do naszego muzeum. Będziemy też mówić o funduszach unijnych. Będziemy promować wartości wspólnotowe, bo wspólnota biegaczy czy wspólnota osób, które maszerują z kijkami, jest połączona tymi samymi uniwersalnymi wartościami. Przyjaźnią, równością, poszanowaniem różnorodności. I z tego jesteśmy bardzo dumni. To piękne połączenie zdrowego stylu życia. Połączenie krajobrazu, kultury, to wszystko, co w tej gminie jest. Tylko bardzo pięknie jest to dzisiaj wykorzystane. Jest to promocja gminy. Ta gmina ma wiele walorów. Zwiedzając Zagrodę Młyńską, możemy właśnie tak jak dzisiaj przejść pięknym krajobrazem, biec. Nie musimy wyjeżdżać w góry, możemy przyjechać do Bogdańca. Uważam, że każda forma aktywności, również nawet takie spacery długie, są niesłychanie ważne. Dlatego w naszym regionie lubuskim, zdrowie i jakość życia to jest właśnie nasza inteligentna specjalizacja, która się sprawdza. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że jest to najważniejsza specjalizacja, bo tak naprawdę mieszkańcom najbardziej zależy na zdrowiu, a jeżeli sami zadbamy poprzez aktywność, ja cały czas maszeruję w tym Marszu Miliona Serc, w Sejmie robię jakieś 20 tysięcy kroków dziennie, bo wcale nie siedzimy tam cały czas na sali obrad czy też w komisjach, ale biegamy w różne miejsca, na różne posiedzenia i bardzo się z tego powodu cieszę, gdy widzę na moim zegarku 20 tysięcy kroków, wiem, że wykonuję swój plan. Szanowni Państwo, jesteśmy w Zagrodzie Młyńskiej, która została zrewitalizowana dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Jesteśmy podczas czwartego biegu Doliną Młynów. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników. Jesteśmy z mężem już zaangażowani od jakiegoś czasu i chcemy młodego wkręcić, zarazić go. Mamy już taką sporą grupkę znajomych i to jest dla nas fajna forma spędzania czasu. Parę razy w tym roku brałem udział w innych biegach i chciałem przyjechać się sprawdzić niedaleko z Kłodawy. Mam tutaj to fajnie. Górki są, to miło, miło. Bardzo się cieszę, że nasza gmina wspiera sport i że wspiera przede wszystkim ruch dla dzieci, bo w erze komputerów, telefonów, tabletów to jest jak najbardziej wskazane i mam nadzieję, że będzie co roku i jak najczęściej te dzieci będą mogły brać udział. Cieszycie się, że bierzecie udział w biegu? Tak. Ty już masz do czynienia ze sportem? Coś uprawiasz? Tak. A co robisz jeszcze oprócz tego, że biegasz czasami? Sport? Akrobatykę. Wow, to masz przygotowanie. Ty stresujesz się przed biegiem? Lubisz biegać? Tak. Szybko biegasz? Tak. To życzę Ci powodzenia. Co się mówi? Dziękuję. Jestem najszybsza. Drugą najszybszą. Ale lubię
biegać. Tata mnie przygotował do tego i się z tego bardzo cieszę. Dobiega końca jedna z największych inwestycji w Gorzowie. Chodzi o przebudowę całego układu komunikacyjnego od ulicy Kosynierów Gdyńskich, skrzyżowania ulicy Roosevelta, Żwirowej, Słowiańskiej oraz budową ronda z ulicą Fredry. Zakończyły się prace przy układaniu ostatniej ścieralnej warstwy asfaltu na Kosynierów Gdyńskich na odcinku od Mickiewicza do Roosevelta. To jest przebudowa całego układu komunikacyjnego, który zawiera przebudowę ronda Kosynierów, przebudowę całej ulicy remont całej ulicy Kosynierów, przebudowę skrzyżowania z ulicą Żwirową, Roosevelta, Słowiańską oraz tutaj budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Fredry. Na ulicy Kosynierów ułożyliśmy już na większości odcinków warstwy ścieralne, także można stwierdzić, że już zbliżamy się do końca. Tutaj na budowie ronda, gdzie się znajdujemy, na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Fredry i Słowiańskiej, wykonaliśmy w ostatnich dniach warstwę wiążącą i podbudowę bitumiczną na etapie drugim. I teraz przygotowujemy się do wykonania warstwy ścieralnej na tym etapie. To jest przede wszystkim taki ciąg połączenia kilku elementów drażliwych dla miasta, związanych ze skrzyżowaniem z ulicą Żwirową, gdzie przy wyjazdach, lewoskrętach zawsze się tam tworzyły korki, ze stanem technicznym ulicy Kosynierów, która wymagała już podjęcia działań, jak i przede wszystkim ronda przy hali widowiskowo-sportowej, bo od momentu jej powstania ten ruch tutaj, wpuszczanie, wypuszczanie na basen, na halę, wymagał jakby upłynnienia, bo światła były niewystarczające. No i miasto podjęło decyzję o realizacji tego w ramach jednej dużej inwestycji z uciągleniem i umożliwieniem wyjazdu z miasta w miarę płynnie, jak również dojazdem do hali widowiskowo-sportowej. A GIM w tej chwili realizuje tą inwestycję. Już na ukończeniu jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o realizację. Kontrakt generalnie jest 33 miliony wartość całości i jest to kwota, która po tym, co się zdarzyło na całym świecie, jest optymalna i myślę, że uda się to zakończyć jak najszybciej. To był bardzo ważny remont, dlatego że to jest taka główna droga, przez którą przejeżdżamy bardzo często i to, że trwał troszkę dłużej, no trudno, tak się zdarza w każdej sytuacji, w każdym remoncie, przy każdej przebudowie zawsze wychodzą jakieś niespodzianki, ale fantastycznie, będzie pięknie. Przejeżdżam teraz, pomimo że droga jeszcze nie jest kompletnie gotowa, ale już jest naprawdę super, można przejechać, jak już dokończymy tą część Roosevelta, Słowiańska, Żwirowa, będzie naprawdę fantastycznie. Super, wspaniale, szkoda, że tak późno ten remont został podjęty, no ale trudno, jest jak jest, cieszmy się i nie narzekajmy, że jest dłużej, będzie fajnie, będzie wspaniale, żeby było lepiej, zawsze musi być troszeczkę gorzej. Generalnie bardzo fajna sprawa, myślałem, że to będzie nieszczęście ten remont, ale jako zawodowy kierowca uważam, że wszystko przebiega elegancko. Warto było czekać i to jest najważniejsze. W Gorzowie ulica Teatralna ponownie zamieniła się w miejsce wyjątkowego festynu. W sobotę 11 maja mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w dorocznym świętowaniu. Co roku na jeden dzień ulica ta zamienia się w pełne życia centrum kulturalno-rozrywkowe. Powiem szczerze, to było naprawdę wspaniałe i wyjątkowe święto ulicy Teatralnej. Pogoda nam dopisała, o co się najbardziej chyba martwiliśmy, bo nie baliśmy się ani o to, co będzie w ramach tegorocznego święta, co nasi wystawcy zaprezentują, ani o to, że frekwencja dopisze, bo to tak naprawdę możemy na to zawsze liczyć. Tak naprawdę najfajniejszym momentem było to, jak nasza cała ulica Teatralna zamieniła się w jeden wielki deptak. Deptak z mieszkańcami naszego miasta, z wystawcami i też z instytucjami, które na tym święcie były. A były z nami nasi współorganizatorzy, bo była z nami Akademia imienia Jakuba z Paradyża, na stanowisku której mogliśmy zobaczyć, jak się drukuje na drukarce 3D. Były pielęgniarki, wydział pielęgniarski, który pokazywał, jak się robi zastrzyki i rozdawał dzieciom takie wspaniałe czepki, takie pielęgniarskie. Ale oczywiście można było spróbować na Fantomie pierwszej pomocy. Na stoisku teatru robiliśmy koszulki z napisem Święto Ulicy Teatralnej. Na głównej scenie, która miała miejsce właśnie, która była umiejscowiona naprzeciwko teatru, były występy studia teatralnego, naszych gorzowskich zespołów tanecznych, występ młodzieży ze szkoły muzycznej, a całą imprezę rozpoczął Teatr z Krakowa, który zachwycił naszych widzów, wchodząc tak naprawdę w tłum i to widzowie byli tak naprawdę też częścią tego przedstawienia.
przedstawienia. To było naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowe i magiczne. Dalej kończą naszą ulicę, tak naprawdę zakończyły stanowiska Ineco i MG6, gdzie można było zagrać w grę planszową, w grę ekologiczną. Można było nauczyć się, jak poprawnie segregować śmieci, a także wykonać płyn do czyszczenia. Także dzieci się nauczyły, jak można domowymi sposobami właśnie takie płyny wykonać. Tak naprawdę nie tylko na stanowisku teatru, ale na wszystkich stanowiskach wystawców już o godzinie 16 tak naprawdę musieliśmy dozować nasze gadżety, bo frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, co nas oczywiście bardzo cieszy. Także i zabrakło nam koszulek i dziewczynom z Ineco również pojemników na te właśnie na płyny. Także no mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć w święcie teatralnym, byli zadowoleni. Oczywiście na koniec imprezy było losowanie nagród. Każdy uczestnik miał do wykonania, można powiedzieć, zadanie. Musiał odwiedzić stanowisko naszego współorganizatora. Tam wykonać zadanie, za które otrzymywało się pieczątkę. Z tych różnych literek układaliśmy hasło. W tym roku było to hasło Super Ulica. I na koniec było losowanie nagród, między innymi głośników bezprzewodowych, słuchawek, ale też i takich zabaw, gier planszowych, zabaw dla dzieci, takich zabawek sportowych. Także wszystkie dzieci tak naprawdę, które wzięły udział w konkursie, dostały nagrody. Także nikt nie wyszedł od nas z gołą ręką, z pustą ręką. W sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie została rozegrana druga runda Speedway Grand Prix. Triumfatorem turnieju został Jason Doyle, na drugim stopniu podium stanął Bartosz Zmarzlik, a trzeci był Robert Lambert. Świetnie na warszawskim Owalu zaprezentowali się zawodnicy Stali Gorzów. Marcin Waculik zakończył zmagania na czwartej pozycji, a wszystkich zaskoczyła postawa Szymona Woźniaka, który dostał się do półfinałów. Forma obu zawodników to świetny prognostyk przed kolejnym meczem ligowym. Klątwa narodowego trwa. Od kiedy jest Grand Prix na Narodowym, Polacy nie wygrali ani razu i dziesiątki tysięcy kibiców nie mogły wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego na koniec imprezy. Występy stalowców dobre. Myślę, że dobre nawet w kierunku do bardzo dobre. Martin zameldował się w finale. To jak najbardziej jest poziom, który od niego oczekujemy. Z kolei Szymon Woźniak zaskakuje bardzo pozytywnie. Pierwszy turniej Grand Prix w Chorwacji pojechał na miarę moich oczekiwań, zdobywając 6 oczek. Za to już to turniej w Warszawie pojechał zdecydowanie na plus. Ale też pamiętajmy o tym, że Szymon jest startowcem i krótki tor w Warszawie takim zawodnikom właśnie sprzyja. Więc można było oczekiwać lepszego od niego występu niż w pierwszym turnieju i taki on był. Więc na pewno nie rozczarowuje, jedzie bardzo dobrze. Myślę, że spora w tym zasługa Grega Hancocka. To jest klasyfikacja przejściowa, w związku z tym nie ma co do niej wielkiej wagi przywiązywać i miejsca Bartosza Zmarzlika. To jest zawodnik, który regularnie punktuje, który seryjnie startuje w półfinałach i w finałach, więc on swoje punkty nazbiera i myślę, że niedługo wróci na miejsce lidera. Za to w tej klasyfikacji przejściowej zdecydowanie zaskakuje pozycja Jasona Doyle'a, zawodnika, który wchodził fatalnie w ten sezon, który przegrywał mecze Grudziądza. Gdzieś się przebudził, bo ostatni występ w Grudziądzu był bardzo dobry, dwa turnieje Grand Prix również bardzo dobre. Efekt jest tego taki, że mamy dzisiaj Doyle'a jako lidera tego cyklu po dwóch turniejach. Ja uważam, że z postawy Szymona możemy być bardzo zadowoleni i to jego doświadczenie będzie procentowało również na naszych torach w rozgrywkach ligowych. Można powiedzieć, finał rządzi się takimi prawami, jakimi się rządzi. Jedzie czwórka najlepszych zawodników tego dnia. No trudno było, albo inaczej, przed samym finałem wszyscy wiedzieliśmy, że Doyle jedzie, no tak się zresztą jeździ w Mistrzostwach Świata, bezkompromisowo. Jak to się czasami mówi, jeńców nie bierze. I to było widać na tym torze, że jechał o swoje, czuł się bardzo dobrze na tym motocyklu. Martin skończył na czwartym miejscu i to jest finał. Tutaj każdy może wygrać, każdy może być na tym czwartym miejscu, albo inaczej, ktoś musi być na tym czwartym miejscu. I tą sportową informacją kończymy dzisiejsze wydanie Wiadomości Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.